Dlaczego posiadanie każdego tatuażu jest złe? Potrzebuję argumentów, by móc... Raz, dwa, trzy, cztery. Słuchajcie, nie chcę zaczynać tego tematu, bo już nie ma na to czasu. Kiedyś słuchałem, ponieważ po wypowiedzi jednego kaznodziei dostałem po prostu strzała i kiedy okazało się, że jest to... Nie ma problemów właściwie z pobożnymi tatuażami. I kiedy zacząłem szukać po internecie i potem znalazłem w telewizji Trwam dwóch księży, którzy cały mieli program na temat tatuaży. I właściwie mówili o wszystkim i o niczym. Jedynie co doszli do tego, że to jest samo okaleczenie, ale też nie mieli właściwie pojęcia, jak to wszystko wytłumaczyć. Ja wiem ze swojego doświadczenia ludzi, którzy mieli tatuaże, przechodzili straszne męki. Ludzie, którzy... To, co ja się dowiedziałem, tylko tak w skrócie, że na przykład jednym z największych działających za tym sił jest, jak chcesz pić, to co to jest? Właśnie zrobienia sobie następnego, nie? I bardzo dużo ludzi mi mówi, że na przykład zrobiłem sobie jakoś tam motylka na plecach i dosłownie za 2 tygodnie miałem takie, no nie wiem, co się ze mną działo, dostałem wariacje, że już muszę mieć drugi tatuaż i trzeci tatuaż i czwarty tatuaż. Pytanie, czy to jest psychologiczne? Nie wiem, wątpię. Z tego, co ja się dowiadywałem od wspaniałych ludzi, kiedy byłem kiedyś w Stanach, to mieli straszne doświadczenia z tatuażami i z tymi, co się te szpilki wbija, ktoś się nazywa akupunktura, nie? Opowiadali mi, co oni przeżywali. Ja widziałem człowieka z tatuażami. To jest wielki temat i to nie jest takie proste, rób co chcesz. Ja mówię, jeżeli ja się mylę, to najwyżej nie będziesz miała tatuażu, no to co się stanie? Ale jeżeli się nie mylę, a ktoś się myli, ci powie sobie zrób, bo to nie ma problemów, no to ja przepraszam, ale to jest dramat. Ja mówię osobiście, nie róbcie sobie tatuażu, uważajcie. Ja przyglądałem się ludziom, którzy robią tatuaże. Po drugie, to co słyszałem i to od ludzi prawo, którym mogę wierzyć, te farby, tu jest problem o farbę, które oni używają, one są demonicznie przetwarzane. Cokolwiek to znaczy. I teraz na czym postępuje kontrakt z szatanem? Najgorszy kontrakt z szatanem jest kontrakt krwi. No to się mówi, że ja sobie przebiję, prawda, i podpiszę cyrograf. To kiedyś tak robią, też tak robią ekstremalnie. Ale właśnie kiedy ta farba jest okultystycznie przerobiona, kiedy oni ci ją wbijają, w ten czas co? Krew płynie, prawda? I się miesza to z krwią. Tak mi to tłumaczono. Przecież w szczepach wszystkich różnych, afrykańskich i tak dalej, też mi tłumaczono. Ludzie mieszali to z prochami przodków. To były rytualne wszystko. Kiedyś to byli więźniowie, to był margines ludzi. Dzisiaj ludzie idą na potęgę, młodzi. To już nie mówię o tym, że sobie węże mają, bo tu widziałem węże, różne stwory i diabły i szatany, ale pytanie było, czy Matkę Bożą sobie można szczelić na plecach, nie? No, pytanie jest. I ci ojcowie nie mogli odpowiedzieć w telewizji Trwam, bo słuchałem do końca, a to, co słuchałem kiedyś na YouTubie innego kaznodzieje, który powiedział, że można. I ja osobiście się z tym nie zgadzam i mówię, błagam, nie idźcie w to. Nie idźcie w to, zobaczcie te twarze, zobaczcie tych ludzi, którzy to robią. Nie wiem jak w Polsce, ale na Zachodzie to jest dramat. To nie jest wszystko czyste. Dlatego ktoś kiedyś powiedział właśnie na YouTubie, że w Piśmie Świętym tam mało co pisze. Pisze o tatuażach. Pisze, ale to więc nawet bestia, ale pisze w Starym Testamencie o tatuażach. Ja kiedyś właśnie na internecie znalazłem pełno cytatów. Się z tego nie przygotowywałem, bo nie mam, to nie mój temat dzisiaj. Pełno cytatów właśnie z Pisma Świętego na temat tatuaży. Kościół się nie wypowiedział, ktoś powiedział oficjalnie i nie wypowie się. Bo się tym nikt nie przejmuje. Nie wypowie się na Pokémon Go tak samo przez następne 3 lata, kiedy już będzie miliard dzieci sfiksowanych i latały będzie z jakimiś innymi grami. Nie wypowie się, bo się tym nikt nie interesuje. Może jestem takim samotnym wilkiem, który coś mówi i mi odbija. Nie wiem, mówię, niech to idzie w eter, ale lepiej mówić i dmuchać na zimne, niż potem ludzie dostają problemów. Ja miałem przypadki, gdzie ludzie dostali, przez to otworzyli się na działanie zła. Nie od razu opętali, na działanie zła. A to, że mi mówili, że od razu był ten jakiś taki cuk do robienia następnego i oni mówili, księże, ja dostawałem wariacji, ja nie wiedziałem, co się dzieje. I ponoć właśnie to jest najgorszy demon odpowiedzialny, że zrobisz sobie małą kropeczkę
I momentalnie, jak już masz to w systemie swoim, w swojej przestrzeni duchowej, momentalnie chcesz już coś następnego i następnego, i następnego, nie? I to obojętnie, czy to będzie Pan Jezus ukrzyżowany, czy to będzie wąż, mi się zdaje, że to nie ma racji. Ale jak nie chcecie mnie słuchać, ja nie mówię, ja nie jestem guru, ale tylko mówię ze swojego doświadczenia i ostrzegam was, nie róbcie sobie tatuaży. Jak ktoś już ma, ja to zawsze odmawiałem modlitwę, no najlepiej to go wymazać, ale to jest kosztowne i bolesne, ale ja odmawiałem modlitwy nad tatuażami, to widziałem, jak twarz się człowieka zmieniała, nie? Odmawiałem specjalne modlitwy uwalniające ten kontrakt. Bo to jest kontrakt, nie chodzi o rysunek, o kontrakt. Nie chodzi, co jest na rysunku, tylko kontrakt. I zacząłem się modlić, to takie były takie, no to jest coś strasznego, no uwierzcie mi. Ja to widziałem, no, nie mogę tego puścić, bo nie wolno takich rzeczy filmować, ale ja to widziałem, jak ludzie się wykrzywiali, jakby ich to bolało. Pytanie, co ich bolało, jakaś stara farba na skórze? Nie wiem. Ale są modlitwy, no, że ktoś już ma.